Emanet, Iqbal i Zuhal mają powody do świętowania. U Zeyr i Yamana jest źle. Streszczenie 209. Odcinka serialu Dziedzictwo, 6 lutego 2024 roku, Iqbal i Zuhal, patrząc na to, co dzieje się pomiędzy Yamanem a Zeyr, nie kryją swojego triumfu. A sytuacja w małżeństwie jest bardzo zła. Odkąd Yaman dowiedział się o planach żony, znów całkowicie się wobec niej zmienił. Teraz ma w planach zrobienie czegoś, co wyrządzi jej wielką krzywdę. Yaman i Zeyr, którym na drodze do szczęścia wiecznie stają jakieś przeciwności, toczą wojnę o Yusufa. Choć w ostatnim czasie oboje bardzo się do siebie zbliżyli, Iqbal zadbała, by wszystko się posypało. Przypomnijmy, że bratowa Yamana przechwyciła i dostarczyła mu fałszywe dokumenty, które zamówiła Zeyr. Gdy Kirimli zobaczył, co planowała jego żona, bardzo się wściekł. Teraz planuje zrobić coś, co kompletnie załamie kobietę. Emanet 208. Co wydarzy się w odcinku? Wściekły Yaman postanawia wystąpić o opiekę nad Yusufem. Zuhal i Iqbal mają moment triumfu. Są przekonane, że tym razem mężczyzna wyrzuci Zeyr raz na zawsze. Sytuacja między nim a ukochaną robi się coraz bardziej napięta. Zia odkrywa, że zniknęła teczka z dokumentami i podejrzewa, że trafiła w ręce Yamana. Próbuje przekonać brata, że Zeyr jest niewinna. Już wiem, dlaczego tak źle traktujesz Zeyr. Te dokumenty, zawartość tych dokumentów, prawda? Ukryłem je, bo ich treść jest kłamstwem. Nie wierzę w żadne słowo, które w nich widnieje. Zuhal ci je dała? Jeśli nie ona, to kto? Bracie, dlaczego ty to zobaczyłeś? Powie do Yamana przestraszony Zia. Jest dobrze, nie martw się. Wszystko jest dobrze, uspokój się. Ale, treść dokumentów jest prawdziwa, odpowie mu Yaman. Nie, nie, nie. Wpadnie w panikę Zia. Kiedy emisja 209 odcinka telenoweli Dziedzictwo? Widzowie zobaczą 209 odcinek tureckiego hitu Dziedzictwo we wtorek, 6 lutego 2024 roku, o godzinie 16:05 w TVP1. Powtórka zostanie wyemitowana w środę, 7 lutego o godzinie 5:15, na tym samym kanale.